Na początek chciałabym, żeby każdy z was odpowiedział szybko i raczej spontanicznie, chociaż właściwie zadałam wam to pytanie wcześniej, więc niestety pewnie nad tym myśleliście, ale chciałabym, żebyście powiedzieli, po co jest szkoła, ale tak szczerze, na przykład po nic odpowiedź też jest wiążąca. Zaczniemy stąd, bo mam bliżej. Złączony jest. Złączony. Dzień dobry państwu. Znaczy, tak krótko, ja może to nie jest moje autorskie, ale tak zapisałem sobie to w głowie. To, co powiedział dyrektor mojej szkoły, który jest doktorem filozofii, bardzo mi się to podobało. Szkoła jest po to, żeby pomóc stać się młodemu człowiekowi człowiekiem intelektualnie wolnym, który jest częścią społeczności. I tyle. No i co ja teraz mam powiedzieć? To samo. Szkoła jest po to, żeby przygotować dzieci do życia w społeczeństwie tak, żeby czuły się spełnione i żeby mogły realizować swoją pasję. Idziemy sprawnie do przodu. Ja mam taki swój ulubiony cytat z Johna Locke'a i bardzo lubię ten cytat, ponieważ jest strasznie stary, a pokazuje coś, co jest nadal aktualne i dalej potrzebne. To leci mniej więcej jakoś tak, że zadaniem edukacji nie jest nauczyć człowieka jakiejś określonej wiedzy czy umiejętności, ale nauczyć go, w jaki sposób może zdobyć jakąkolwiek wiedzę czy umiejętność, która kiedykolwiek mu w życiu będzie potrzebna. I wydaje mi się, że jakiś taki kawałek, który szkoła powinna bardziej rozwinąć w tym zakresie, to jest też emocjonalne kompetencje do uczenia się, tak, żebyśmy potrafili spojrzeć w siebie, zastanowić się, czego chcemy, dlaczego tego chcemy i po prostu na podstawie tego podejmować decyzje. Okej, okay. Marcelina. Myślę, że szkoła jest po to, żeby równocześnie i rozwijać siebie, i poznawać siebie, jak i poznawać innych. Dla mnie szkoła jest przede wszystkim po to, żeby była dobra zabawa, ale także, żeby właśnie rozwijać się, tak jak powiedziała koleżanka, siebie samego, żeby stawać się coraz lepszym człowiekiem dla siebie, żeby poznawać siebie i także, żeby to było miejsce dla osób, które mają jakieś problemy i nie widzą po prostu gdzieś możliwości, na przykład w domu, żeby rozwiązać te problemy. Kiedy ja wybierałam szkołę dla swoich dzieci, to marzyłam o tym, żeby one w tej szkole odkryły samych siebie, żeby zrozumiały, jakimi są ludźmi, żeby poczuły, co tak naprawdę je interesuje. I kolejnym moim marzeniem było to, żeby im w tej szkole było dużo, dużo lepiej niż mi było w szkole. Szkoła jest po to, żeby przygotować do życia w społeczeństwie, to oczywiście we wszystkich aspektach, tych emocjonalnych, społecznych i, no i oczywiście tych związanych z wiedzą też. To na przyszłość, ale też jest po to, bo jesteśmy tu i teraz, żeby te dzieci, które tam są i ta młodzież, która tam jest, żeby dobrze się tam czuli, odnajdowali i żeby tam fajnie spędzali czas i byli szczęśliwi. No dobrze, to teraz odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego w szkole nie jest tak, jak mówicie? Czy, bo ja od razu założyłam, że nie jest, ale może błędnie. Czy szkoła przygotowuje uczniów do tego, żeby byli samodzielni intelektualnie? No nie, chyba najczęściej, bo po prostu nie wiem z jakich przyczyn, nie chcę jakoś krytykować teraz nas, nauczycieli czy szkoły. No po prostu jesteśmy uwikłani w jakiś system, trochę się sami tego boimy wszystkiego i no, efekt jest taki, że w szkole nie ma właściwie przestrzeni, gdzie można by na przykład odpowiedzialność tak budować jakoś na przykład, tak? No bo to jest część jakby bycia wolnym, odpowiedzialnym, dorosłym człowiekiem. Tak, bo narzucamy program, zajęcia, temat lekcji, ewentualnie... Chyba, że jesteśmy w szkole rodziny bednarskiej lub innych, które jakby stawiają na pełną demokrację, natomiast no to realnie mówiąc o szkole publicznej, to uczniowie tam nie mają wpływu praktycznie na nic, co jest istotne, no bo to tam są takie ochłapy rzucone typu właśnie, że możecie robić dyskotekę, ale też pod pewnymi warunkami, albo gazetkę szkolną, w której i tak pani od Polskiego przeczyta wcześniej, to już nawet nie są kwestie systemowe, tylko być może nie dyrektorów, być może tego systemu takiego hierarchicznego, że się wszystkich boją, ale tak naprawdę no, nie, wydaje mi się, że optymistyczne w tym wszystkim jest to, że, no, że jednak sporo zależy dalej od nauczycieli, od nas, znaczy my naprawdę to jest tak wolny zawód, naprawdę tyle zupełnie takich szalonych rzeczy, w ogóle jakichś eksperymentów, które można robić w szkole publicznej,
naprawdę, kiedy się człowiek dogada z rodzicami i będą mieli poczucie, że na tym korzystają, właściwie można robić prawie wszystko. O ile się dogada. Dobra, Agnieszka. Ja sobie myślę, że to jest trochę, szkoła wygląda tak, jak wygląda, dlatego że tkwimy bardzo mocno w przeszłości. My jako nauczyciele, my jako rodzice, to co robimy ze szkołą jest oparte na naszych własnych doświadczeniach z czasów, kiedy byliśmy uczniami i przenosimy to na dzisiaj i fundujemy naszym dzieciom to samo, mimo że się staramy, może niektórzy się bardziej starają, są odważniejsi i starają się eksperymentować, ale też wiecie co, będąc nauczycielem, eksperymentowanie jest niebezpieczne, dlatego że nie chcemy eksperymentować na cudzych dzieciach, tak? Więc wyobrażam sobie, że rodzice mogą nie chcieć, żeby nauczyciel na nich eksperymentował na ich dziecku. Więc robimy to, co już było robione kiedyś, to co było tradycyjnie sprawdzone. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ani my, ani dzieci, ani absolwenci naszych szkół kompletnie nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądała szkoła za 5 lat, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jakie zmiany zachodzą. I najwyższy czas usiąść i teraz zacząć metodą design thinking, zastanawiać się nad tym, co będzie za 5 lat i uruchomić wyobraźnię naszą dorosłych jako doświadczonych i dzieciaków jako nieskażonych i z taką bogatą wyobraźnią, żeby spróbować znaleźć rozwiązanie dla tego, co będzie za parę lat, bo mogą się wydarzyć rzeczy cudowne, ale mogą się wydarzyć rzeczy straszne i powinniśmy się przygotować wszyscy na to. Jeśli chcesz. Chcę. Co ty powiedziałeś? Zastanawiam się, do czego się ograniczyć. No tak, bo powiedziałeś, że szkoła chciałaby, żeby cię przygotowywała emocjonalnie do uczenia się, czyli uczyła, jak się uczyć na przykład, tak? Tak, ale generalnie ja chyba chcę wspomnieć o trzech rzeczach. Można by się rozwodzić na temat jakby ekonomicznych w ogóle powodów, dlaczego edukacja ta wygląda, politycznych czy filozoficznych, ale chciałbym powiedzieć chyba o trzech rzeczach. Po pierwsze o fetyszyzacji testów, czyli sprawiamy jako społeczeństwo, że po prostu wskaźnik, który ma pokazywać, na ile dobra jest edukacja, zaczyna psuć edukację, ponieważ tak bardzo się nim przejmujemy. Więc dużo by zmieniło, gdybyśmy znaleźli jakiś lepszy sposób mierzenia edukacji, tak żeby to było rzeczywiście pomocne, a nie i wzbogacało edukację, zamiast ją zubażać. Kolejny kawałek to jest sposób robienia reform edukacyjnych. Znaczy to, że jeżeli ktoś ma właśnie jakiś dobry pomysł na zrobienie jakiejś innowacji, to jest takie podejście niestety zbyt często, że ja wiem lepiej, teraz wszyscy to muszą zrobić. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli podejście takie, że znajdujemy jakieś dobre praktyki, promujemy je, ułatwiamy ich wprowadzanie i pozwalamy tym, którzy nie są na to gotowi lub nie potrafią lub nie chcą, mają inną wizję, po prostu tego nie robić, to co prawda zmiany, które byśmy wprowadzali, nie wiem, jako powiedzmy Ministerstwo Edukacji, by nie były na tak wielką skalę, ale przynajmniej robiliby je ludzie, którzy rzeczywiście chcą je robić, są na nie gotowi i ta zmiana mogłaby się dziać w sposób bardziej organiczny. Bardzo chyba na tym się już zaprzestanę, bo mało czasu, dużo ludzi do błędu. Michał, powiedziałeś coś bardzo istotnego. Ja właśnie wróciłam z Finlandii, tam byłam na reportażu i wywiadzie i jeden z profesorów Uniwersytetu Edukacji, Wydziału Edukacji na Uniwersytecie Helsińskim opowiadał mi bardzo długo i rozwlekle, oni tak trochę robią, że nie wprowadzają rzeczywiście żadnej zmiany ani szybko, ani dla wszystkich. Czyli oni, generalnie to jest bardzo konserwatywna szkoła tak naprawdę, poza niektórymi szkołami, które są innowacyjne, ale robią to na własną rękę trochę za przyzwoleniem rządu, natomiast nigdy nie jest tak, no to teraz róbmy wszyscy tak samo. No ale dobra. Wydaje mi się, że szkoła nie działa dlatego, że system edukacji nie jest nastawiony w żadnym stopniu na słuchanie ucznia i na teraźniejszości. Jest raczej, myśli się o nim raczej w taki sposób, jakby to była inwestycja w przyszłość dziecka. Bo czy to był powód, dla którego uciekłaś z edukacji systemowej? Bo ty chyba też uciekłaś ze szkoły, prawda? Do szkoły demokracji. To znaczy,
Ja uciekłam ze szkoły systemowej przede wszystkim dlatego, że nie czułam zupełnie wsparcia z takiej strony emocjonalnej, bo ja miałam głównie problemy, jeśli chodzi o środowisko. Nie wiedziałam do końca, jak się wpasować w grupę i jak przyszłam do szkoły demokratycznej, to od razu to znalazło. Może brzmi to jak, nie wiem, przekoloryzowana historia, ale rzeczywiście tak było. Nie, jak zupełnie nie marzeń. My tu mamy, proszę Państwa, grupę uciekinierów i fajterów. Ale już dam dalej. Pytanie było, dlaczego szkoły obecnie wyglądają, jak wyglądają, tak? Że są takie złe, jak uważamy. No chyba, że uważasz inaczej, czy że spełnia absolutnie to, nie. To twoje marzenie. Co powiedziałeś, że po co jest szkoła? Ja uważam to, co właśnie pan powiedział na początku, że jest ta hierarchia i ja już nawet po sobie trochę wiem, że to już na poziomie ego jest. Dyrektorzy wykorzystują po prostu szkołę jako taki obszar, gdzie mogą realizować swoje wizje, często chore po prostu, moim zdaniem chore. I oni czują się po prostu, teraz to jest jakby, nie wiem, szkoła to jest coś, czym ja zarządzam, czym ja tutaj rządzę. I zapomina właściwie, po co on szedł do tej edukacji jako ta osoba, która ma siać tą dobrą edukację, że tak to nazwę. Zaczyna się po prostu taka hierarchia, taka już, to jest taka monarchia po prostu absolutna, szczerze mówiąc. I to jest w wielu szkołach publicznych. I nie mówię, że w każdej, bo na przykład w mojej, ja chodzę do liceum ogólnokształcącego, publicznego, to no dalej mimo wszystko jest ta hierarchia, ale nie ma tak, że jest dyrektor, nauczyciel, tam uczniowie gdzieś w Hadesie są, tylko naprawdę uczniowie, to co często było powtarzane w ogóle na tej konferencji, że nauczyciele przychodzą też do szkoły z nastawieniem, że to oni też są uczniami, oni się od nas uczą i to bardzo wiele od nas czerpią i to jest właśnie, to pomaga, żeby nawiązać tą taką też bliższą relację z nauczycielem, która pomaga później w dalszym rozwoju, ale i tak nauczyciele są, nauczyciele i dyrektor są nastawieni na to, że nie na to, co się dzieje przez te 3, teraz 4 lata w tej szkole, jaki będzie ten cały proces, tylko celem jest zdanie jak najlepiej matury i to tyle tak naprawdę. Po drodze w ogóle nic nie ma, no więc właściwie to jest 3 lata marnowania czasu. Ja w tym, nie wiem, mógłbym tak naprawdę dookoła chyba ziemię okrążyć z buta, jak mi się wydaje, nie wiem. Strzelam. Zaczęłam w popłochu myśleć nad jakąś pozytywną puentą, bo jeszcze nie skończyłem właśnie, ale problem jest w tym też, że na to zezwala obecny system edukacji, na to też zezwala kuratorium, którego najlepsze jest to, że nauczyciele tak się strasznie boją tego kuratorium. Ja nawet nie mogłem zrobić wczoraj tęczowego piątku w szkole. Jak chodziłem z takim sztandarem, tęczową flagą po szkole, to zostałem... Tam trochę mi powiedzieli, żeby już tego nie robili, bo już były telefony do szkoły i tak dalej. I to jest właśnie, to jest dla mnie w ogóle jakiś absurd, co się dzieje, że są nauczyciele nawet nie chcą... My mamy w Gdańsku, bo ja jestem z Wolnego Miasta Gdańsk, w Gdańsku mamy Gdańskie Forum Edukacyjne. To jest grupa osób, które patrzą właśnie na edukację trochę inaczej. I my, to co właśnie Michał mi podpowiadał, to my trochę... na obecne standardy, obecną sytuację trochę zmodyfikowałem, żeby raz w miesiącu było takie wyjście poza szkołę, że robimy coś konstruktywnego poza szkołą kompletnie i zostają w szkole tylko dyrektorzy, nawet nauczyciele wychodzą. I to jest... Zamykacie ich w sensie. Nie chcemy nikogo karać, ale właśnie chodzi o to, że na początku wszystko fajne, pierwsze wyjście we wrześniu super, ale już w październiku, no nie, my już piszemy petycję do dyrektor, żeby maturzyści zostali, a ja muszę zrealizować program, a mnie kuratorium dojedzie i w ogóle, to jest absurd, to jest zabawne, ale to jest, bo ja tak mówię, ale to jest absurd po prostu i ja myślę, że szkoła to nie powinno być miejsce, gdzie jest jakaś hierarchia, to później i tak naturalnie wychodzi, ale właśnie wszyscy jesteśmy taką jednością, i to powoduje, że na końcu wychodzi z tego jakiś efekt wspaniały. No i tak właściwie popychamy ludzkość do przodu, a obecnie to jest po prostu beton i albo jesteśmy tutaj, albo idziemy w dół, nie idziemy w ogóle do góry. Boję się, co powiedzą mamy.
No ja słucham wypowiedzi poprzedników i jakoś próbuję odnieść to do swojego osobistego doświadczenia. Ja akurat doświadczenie czerpię ze szkoły społecznej, bo kiedy wybierałam szkołę dla swoich dzieci, pomyślałam, że jak szkoła ma w nazwie społeczna, to obiecuję współpracę. Bardzo mi się marzyło takie właśnie forum, w którym będzie przestrzeń do dialogu między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami. Przyznam szczerze, że jak wysyłałam swoje dzieci malutkie do szkoły, to nie myślałam o nich jako o partnerach do dialogu. Teraz jak już jestem mamą nastolatki, to moje spojrzenie się zmienia. I to była taka obietnica zawarta w słowie społeczna, a później natknęłam się niestety też na mur, na skostniałą dość strukturę, na dużo narzekania, na dużo zniechęcenia i takich rzeczy, o których już mówiliśmy. Ale ponieważ należę do osób, które uważają, że zmiany należy od siebie przeprowadzić, to zaczęłam się bardzo angażować w Radę Rodziców, a potem działałam w zarządzie tej szkoły. I w sumie tych 6 lat doświadczeń z tych bardzo różnych perspektyw pokazało mi, że tak naprawdę jako główną barierę to widzę 2 rzeczy. Jedną to nadmiar, czyli z drugiej strony brak czasu na cokolwiek. I drugie to brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, że nawet nauczyciele, kiedy właśnie próbowaliśmy im od strony, z jednej strony rodzica i zarządu powiedzieć, że my jesteśmy otwarci na współpracę, my chcemy pomóc, my ich nie oceniamy, to też miałam poczucie, że bardzo dużo czasu trzeba było na to, żeby ten mur i ten beton skruszyć i pokazać, że my właśnie nie jesteśmy po 2 stronach barykady, tylko chcemy coś robić dalej, tylko w nas, zarówno w rodzicach, jak i w nauczycielach, jest tyle takich ran, które są pozadawane przez niewłaściwą komunikację, która wynika właśnie z pośpiechu, z tej presji na natychmiastowe osiągnięcia, właśnie liczone, mierzone, kalkulowane, a nie rozumiane jako jakiś proces, któremu podlega młody człowiek, który musi trwać i który czasami może ocenimy z perspektywy dopiero wielu lat i tak dalej. Więc to są dla mnie takie główne bariery. Jak tak sobie myślę, Boże, jak tak zdjąć po prostu połowę tych rzeczy, które się oczekuje od stron i od ucznia, i od nauczyciela, i organizacji, tych papierów, tych formalności, tych kolejnych stopni, które trzeba wystawić ileś w semestrze, prawda? Bo trzeba ileś wystawić i tak dalej. Świat to wyglądał ciekawe, inaczej. Że wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie jest w stanie przeprowadzić. Nie? Nawet mówią o tym oficjele tam w Unii Europejskiej, Andreas Schleicher, ostatnio też z nim robiłam rozmowę, to mówi, że to jest zalecenie Unii, ściąć kurikulum, podał mi jakiś przykład Japonii, gdzie ścięli 1/3 tak po prostu od linijki i mówi, żyją. Zmniejszyć obciążenie nauczycieli, ale nikt tego nie robi, nie? Może poza Japonią, która jednak dociska uczniów z innej strony. Dlaczego ta szkoła wygląda tak, jak wygląda? Ja widzę 2 przyczyny. Jedna to jest ten system, w którym po pierwsze wszyscy się wszystkich boją i wszyscy wszystkich oceniają. A druga rzecz to jest taka, że w nas samych i to i w nauczycielach i w rodzicach, bo w uczniach to zdecydowanie najmniej, choć oni też to przejmują, jest takie stereotypowe myślenie o szkole wyniesione z własnych doświadczeń, które przekazujemy też swoim dzieciom niestety. I bardzo jest to trudno zmienić. No my chodziliśmy do takiej szkoły i było dobrze. No i wyrośliśmy na ludzi i właściwie po co to zmieniać i to się da. No trochę się trzeba w tej szkole pomęczyć, ale potem no jakoś sobie daliśmy radę i jest wszystko fajnie. I niestety też widzę, moje córki obie są w szkołach publicznych. Ja byłam przez 8 lat przewodniczącą Rady Rodziców i wiele zmieniliśmy w tej swojej publicznej, wielkiej, osiedlowej szkole. No teraz poszły do nowych szkół. No ja właściwie mam takie poczucie, że muszę zacząć od początku, bo tam się dzieje dokładnie to samo, co już wydawało mi się, że mam za sobą, ale też ta szkoła publiczna 8-letnia, jak się okazało, myślałam, że będę tam 6 lat, ale byłam 8 razem z moimi córkami, że właściwie przychodziły kolejne grupy rodziców co roku i właściwie ciągle z nimi trzeba było zaczynać to samo, nie z nauczycielami i nauczycielkami, bo oni tam byli przez ten cały czas i pewne rzeczy, fajne rozwiązania się udało wypracować, ale przychodzili nowi rodzice i mówili, no dlaczego w tej szkole nie ma dzwonków? No muszą być dzwonki, no były zawsze dzwonki, jak ja chodziłam do szkoły, to był dzwonek i co to komu szkodzi? No i właściwie ten proces się zaczynał od nowa i najgorsze było to, wiecie, co mnie najbardziej przeraziło, że w którymś momencie przeprowadzono ankietę wśród uczennic i uczniów i w bardzo wielu z nich też powiedział,
no nie no, ale z dzwonkami, to by było lepiej, bo byłby jakiś taki porządek. No i wtedy to ja się załamałam naprawdę, mówię, tyle nam się udało wypracować, pokazaliśmy, to jest drobna rzecz te dzwonki, tak, to ja podaję to jako przykład, wiele innych rzeczy też nam się udało, ale zawsze przychodziła nowa grupa rodziców i zaczynamy dokładnie od tego samego momentu, że oni wchodzą do tej szkoły z takim przekonaniem, jak ta szkoła ma wyglądać, bo jak oni chodzili, to ona tak wyglądała i był dzwonek, i były oceny, i była dyscyplina, i musieli wszyscy być posłuszni i właściwie to tak powinno być fajnie. Tak, ja jeszcze chciałem skomentować tak z punktu widzenia nauczyciela, to głównie, przede wszystkim to, co mówiłeś, Kuba, o nas, o nauczycielach, trochę nam się dostało. Chciałbym poprosić o tak trochę więcej empatii, bo ty nie wiesz, że ten teatr jest szerszy niż ci się wydaje, dlatego że są takie sytuacje, jak na przykład kiedyś wysłała mnie pani, no moja dyrekcja na uroczystość, w której wzięli udział głównie dyrektorzy szkół i jeszcze jakaś grupa nagradzanych nauczycieli. I powiedział, no po prostu dyrektor powiedział, słuchaj, pojedź tam, na pewno ci się spodoba. Tylko uważaj na jedną rzecz, nie pomyl, bo tam po prostu najważniejsze jest to, kto kim jest. Tam przewodniczący, koordynator, dyrektor, naczelnik, kierownik, tam to jest najważniejsze jakby, tak? To tam będzie to padało 150 razy na tej uroczystości i to jest najważniejsze, żeby się nie pomylić. Wyglądało to tak, że przed szkołą, ta uroczystość była w szkole, zobaczyłem dwie limuzyny, jedna należała do burmistrza, druga do wiceburmistrza, obie z kierowcą na włączonym silniku. Urząd był 500 metrów dalej, ale jednak władza, wiesz, to jest po prostu, bo to jest decyzja, jak masz władzę, to możesz mieć sekretarkę, która ci parzy kawę, ale nie musisz, tak, jakby możesz po prostu zrobić swojemu uczniowi czy uczennicy kawę, tak, jak przychodzi do szkoły i chce się pogadać, nie? To nic nie kosztuje, ale to jest w głowie, a nie w systemie. I potem, tak już w skrócie, no po prostu wyglądało to tak, że jak wszedł burmistrz, to się wszyscy dyrektorzy, którzy na co dzień właśnie są tymi trzymającymi władzę, rozstąpili jak po prostu wystraszone dzieci, jak przed panem burmistrzem. On odczytał parę zdań, myląc się trzy razy, bo nie napisał sam tego wystąpienia, tylko ktoś mu napisał. Ale na koniec jeszcze wręczył nagrody w wysokości naprawdę marnej, po czym jedna z pań dyrektorek w spontanicznym geście, prawda, wyszła ze łzami w oczach, powiedziała jakby, że no jakie to wspaniałe, że ten burmistrz o nas pamięta, prawda? Jakby wtedy poczułem się naprawdę, że nie chcę być częścią też tego systemu, no po prostu my musimy szanować sami siebie. No jeśli dyrektorzy zachowują się w ten sposób, przenoszą to potem pewnie na, odreagowują gdzieś na swoich nauczycielach, no to jak mamy, jakby wracając do początku, wychować tego intelektualnie wolnego człowieka? Także naprawdę trochę empatii dla nas, to, ten teatr. I rzucili robotę i zaczęli się kopcać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jakby jak najbardziej empatia, tylko tak uogólniałem i to wynika z moich obserwacji też, do jakich ja szkół chodziłem, z tego, co mi ludzie mówią i z tego, co na bieżąco po prostu czytam. Że jest to, nie mówię, że każdy nauczyciel jest, albo że większość takich nauczycieli jest i dyrektorów, ale ten procent jest po prostu bardzo wysoki. Michał, coś chcesz? Tak, wydaje mi się, że też tak nie odebrałem wypowiedzi Kuby, że kogoś atakujesz, no nie? No w każdym razie też mam takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy ofiarami systemu oświaty. Tak samo uczniowie, absolwenci, nauczyciele, dyrektorzy i pewnie nawet minister, tak? W każdym razie ta przemoc jest po prostu wszechobecna. Musiał mieć złych nauczycieli ten minister. I słaby budżet i tak dalej. A wyobraźcie sobie jeszcze, jak pani kiedyś był bunt w jednej z uczniów warszawskich szkół i pani minister, chyba poprzednio, chciała zrobić porządek właśnie tak po gospodarsku, czyli z tą władzą wjechać, pojechała tam z całą obstawą, tylko pomyliła szkołę w Warszawie. I tam jej nie wpuścił dozorca. Jak ona się musiała poczuć, biedna. No, ja bym chciała zadać takie pytanie już troszkę inne, ale może zanim, no bo nie wiem, bo ja bym się chciała jeszcze dowiedzieć, dlaczego Agnieszka porzuciła szkołę. Agnieszka jest, jeśli chcesz, bo Agnieszka jest jedną z nauczycieli, których ja bardzo podziwiam, znam ją od lat i
rzeczywiście takiej umiejętności kontaktu z młodzieżą, ja jej bardzo zazdroszczę. I ona odeszła ze szkoły i uważam, że ona nie chciała odejść ze szkoły. Nic krzywda jej się nie dzieje, bo zarabia lepiej i w dodatku się rozwija, ale no, szkoła straciła, tak uważam. Dlaczego? Znaczy ja, to jest bardzo długa historia, nie wiem, czy wy chcecie tego słuchać. Jestem absolwentką szkoły, w której pracowałam jako nauczycielka. I myślę sobie, w pewnym momencie dotarło do mnie, tak, podwójna trauma, po prostu dotarło do mnie, że ja tam jestem jak taki, że dotknął mnie syndrom sztokholmski, to znaczy sama zostałam przez szkołę zraniona, w związku z tym zostałam w tej szkole, żeby spróbować ratować te dzieci, które do niej chodzą i spróbować coś zmienić, co jest... Może siedzi we mnie, natomiast szkoła, w której pracowałam i do której chodziłam, to jest bardzo dobra szkoła w Gliwicach i nie mogę narzekać na dyrektora i kolegów. Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że uciekłam od nich. Natomiast od wielu lat pracując w szkole jechałam na dwóch rowerach jednocześnie, co jest, wiecie, trudne na jednym jechać, a co dopiero na dwóch, bo próbowałam z jednej strony realizować to, co wymaga ode mnie system, a z drugiej strony próbowałam wychowywać wolnych, spełnionych młodych ludzi, którzy będą siebie realizowali i będą żyli pełnią życia. I to było na tyle trudne dla mnie, że w pewnym momencie po prostu poczułam, że to jest niemożliwe. Albo trzeba wybrać jedno, albo trzeba wybrać drugie. No i akurat tak się złożyło, że nastąpił strajk i ten strajk się bardzo mocno zaangażowałam również. I to był ten moment, kiedy rozmawiając z moimi uczniami powiedziałam, że przystąpiłam do strajku i wspieram strajkujących, dlatego że uważam, że walczymy o słuszną sprawę i o to, żeby nauczyciele zostali wysłuchani, żeby mogli zmienić system edukacji. I w momencie, kiedy strajk się skończył nie po mojej myśli, czyli ja nie zdecydowałam o jego zakończeniu, powiedziałam moim uczniom i powiedziałam wszystkim wszem i wobec, że szukam nowej pracy. I tak się stało i szukałam tej pracy i znalazłam i teraz nie pracuję w szkole, pracuję w korporacji. Kto sypnie na te trumny? W każdym razie chciałam powiedzieć, że ja tak sobie żartuję, ale oczywiście rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach, w związku z tym bardzo chciałabym was, bo prosiłam, żebyście przygotowali, żebyście powiedzieli może, w takim razie, kiedy w szkole poczuliście się dobrze? Co to był za moment, co to był za dzień, w którym poczuliście, że tak, ja jestem w tym miejscu, w którym chcę być, jestem szczęśliwy, spełniony, tu się dzieje coś. Ja jestem drugi rok liceum jestem i właściwie dobrze się poczułem pierwszego dnia pierwszej liceum tak naprawdę, bo od początku szkoła to był w ogóle mój trzeci wybór. Myślałem w ogóle, że tam się nie dostanę, bo nawet nie myślałem, że tam będę chodził. I szkoła, która jest uważana za taką gorszą trochę, a przychodzę tam z takim nastawieniem, że okej, ja tu przychodzę, robię swoje, właśnie rozwijam się jak najlepiej tylko mogę i wszystkie możliwości, które będę miał podane, wykorzystuję po prostu. I od początku szkoła, znaczy ta moja szkoła po prostu, bo w poprzednich to ja na przykład z nauczycielami no, na noże szedłem, nie ukrywam i byłem, no ja też byłem okropnym człowiekiem dla nich, więc... Ale właśnie chodzi o to, że jakby moje podejście do nauczycieli się nie zmieniło. Rzecz w tym, że ci nauczyciele w liceum już byli inni po prostu. Oni właśnie nie próbowali mnie powstrzymywać, uciszać i tak dalej, tylko chcieli zawsze mnie wysłuchać, pomóc mi w jakimś problemie i prowadzić pokojowy dialog po prostu, a nie od razu właśnie wykorzystywać tą swoją taką władzę i mnie po prostu usadzać. A ja strasznie nie lubię, jak mnie ktoś usadza, jestem jeszcze bardziej agresywny. Więc no, ja się poczułem dobrze po prostu od początku w liceum i można było poczuć taki powiew wolności, że tu rzeczywiście uczniowie i nauczyciele żyją ze sobą w zgodzie, żartują, piszą ze sobą tak naprawdę po szkole na Messengerze, są naprawdę jak partnerzy, a
o dziwo w innej szkole w Gdańsku się okazuje, że na przykład jest dyrektor, który wykorzystuje ludzi z samorządu szkolnego do właśnie realizowania swoich jakichś wizji, zastrasza ich. Ja, ogromne zdziwienie na przykład. Ogromne zdziwienie. Ja się czuję w szkole cały czas potrzebny, dobrze. I szkoła, moja szkoła po prostu dostarcza mi takich narzędzi, które pomogą mi po prostu się rozwijać jako jednostka i jakieś moje takie umiejętności jeszcze po prostu doszkolić. Więc ja na przykład nie mam problemu z tym, ale natomiast w gimnazjum i w podstawówce to nigdy się nie czułem właściwie dobrze. I na przykład gimnazjum to było miejsce, w którym właśnie takie najgorsza szkoła, jaka może być, ta moja właśnie, nie chcę tutaj oceniać, że moja była najgorsza i tak dalej, ale właśnie chodziło o to, że zwykły jakby plan na rok, ten rok szkolny jest taki. My was uczymy, żebyście się przygotowali do egzaminu, nie obchodzą nas wasze problemy i tak dalej, tylko udajemy, że nas obchodzą i musimy wszyscy realizować razem program, a jak ktoś zaczyna się zachowywać naprawdę nie w porządku, no to nie zastanawiamy się, dlaczego on się tak zachowuje, jakie jest źródło tego zachowania po prostu, tylko od razu go usadzamy, zapraszamy rodziców, a może później jeszcze powiemy, że nie wiem, że spotkamy się na komisariacie albo w sądzie, bo też takie przypadki są. Więc ja myślę właśnie, że to jest, nie wiem, czy wszyscy nauczyciele tacy są, czy większość, nie o to mi chodzi, ale myślę, że ludzie za bardzo patrzą na szkołę jako miejsce, gdzie to jest miejsce, to jest jakaś piramida po prostu, a to nie chodzi o to, wszyscy moim zdaniem powinni być na początku tutaj i później naturalnie wychodzi po prostu ta selekcja i chodzi o to, żeby tworzyć razem, żeby wszyscy razem tworzyli tą szkołę, a nie, że z góry jest coś nałożone i bo ja na przykład wiem po sobie, że jak mi ktoś z góry coś narzuca i ja wiem, że to jest, będę musiał coś robić, co nie jest zgodne ze samym sobą, no to od razu się buntuje. Ale zdarza się teraz, że tak nie jest, czy nie? U mnie w liceum teraz? Nie, ale w gimnazjum to się zdarzało. Dobrze, a teraz w liceum jest, no ale tęczowy piątek ci się nie udał. Tak, tylko to było tak, że tak na szybko opowiem. My chcieliśmy zrobić tęczowy piątek i mi kolega, mój wiceprzewodniczący powiedział, że zróbmy tęczowy piątek. Ja mówię, jasne. No i był tydzień tylko do, więc stwierdziłem, że nie będziemy zapraszać różnych osób do szkoły, które by opowiedziały o tej całej sytuacji, by tłumaczyły też na przykład właśnie od tej strony biologicznej, że ludzie się tacy rodzą, a nie, że to jest żadna tam ideologia i to nie jest żadne pranie mózgu. Ale stwierdziłem, nie ma na to czasu, więc ograniczymy się tylko do tego, że powieszamy flagi po prostu w szkole i takie plakaty w takim duchu edukacji, które będą właśnie informowały o czymś. No i pani dyrektor, która bardzo chce, ale mówi, że już my mamy w Gdańsku takie coś jak Odpowiedzialny Gdańsk. Dla mnie to jest zwykła bojówka po prostu, która jest dofinansowana z Rosji i ze Stanów. I oni, to nie jest zabawne, bo oni normalnie przechodzą się do szkół i zastraszają dyrektorów, że nie będzie żadnego tęczowego piątku, bo zrobimy to lub to lub to. Ordo Iuris jest także, którzy w zeszłym roku u nas w szkole też stali, rozdawali ulotki, zastraszali ludzi. No i pani dyrektor powiedziała, żeby nie powtórzyć sytuacji sprzed roku, jaka była u nas w podstawówce, bo mamy zespół szkół, że przyjechała telewizja, TVN, TVP, co tu się dzieje w tej szkole, jakaś sensacja. Dyrektor musi wchodzić od tylnych drzwi po prostu do szkoły, no to trzeba zrobić, ustalić jakieś hasło. I w końcu skończyło się na tym, że my oficjalnie jako szkoła i parlament uczniowski nic nie robimy, ale każdy może osobiście wesprzeć. No. I jak już nawet każdy osobiście wsparł, ja wychodzę, wyszedłem naprawdę z ogromną flagą, która jest zawsze na paradach równości, wyszedłem z pocztem sztandarowym. No i wychodzę z pokoju z napisem samorząd szkolny i od razu dwie minuty telefon do wicedyrektora, że wychodzą osoby z flagami i rodzic dzwoni, nie przedstawia się i wyzywa wicedyrektora od stóp do głów i się rozłącza. Absurd, dla mnie po prostu absurd. I właśnie szkoła powinna być miejscem, w którym nieważne nawet jakie mamy poglądy,
w którym wszyscy, nawet nie musimy się lubić, bo ja to powtarzam na każdym kroku, nie musimy się lubić, ale przede wszystkim szacunek, bo wtedy nam wszystkim będzie lepiej po prostu i nie będziemy się tutaj męczyć. A obecnie jest właśnie brak poczucia bezpieczeństwa, ludzie na siebie po prostu plują takim jadem i to idzie po prostu w złym kierunku. No dobrze, my się tu chichoczemy, ale to dlatego, że wy ładnie opowiadacie, a tak naprawdę to są historie dramatyczne. W zasadzie nadają się na donos do prokuratury prawie, że no na pewno do kuratorium. Jarek, ty chciałeś pewnie, ja próbowałam skręcić w optymistyczną stronę, co mi się jeszcze nie udało. Nie wiem, czy Dorota, chcesz coś skomentować? Nie, ja tylko chciałam jednak się odnieść do tego tęczowego piątku, bo on niestety jak w soczewce, tak trochę zbiera te wszystkie problemy, które, z którymi boryka się szkoła. Powiedziała radna z tęczową kokardą w klapie. Tak, no ona, ta kokardka nie jest przypadkowa, ona jeszcze została z wczoraj. Tak, rzeczywiście, ja też jestem radną i też patrzę na to z takiej szerszej perspektywy na ten tęczowy piątek, bo ja bardzo wspieram szkoły, które chciały wziąć udział w tej akcji i bardzo wspieram uczennice i uczniów, którzy chcieli wziąć udział w tej akcji. I jest mi niewiarygodnie przykro, że te inicjatywy uczniowskie zostały storpedowane bardzo często zanim pojawił się jakikolwiek problem, że nauczyciele tak bardzo bali się i dyrekcje szkół, że coś się może wydarzyć. Nie wiem, jak jest w Gdańsku, ale w Warszawie tacy dyrektorzy i tacy nauczyciele mają pełne wsparcie władz Warszawy. Oni boją się już nawet pomyśleć o tym i też niestety zrobili coś okropnego, z czym zgłaszają się do mnie zarówno uczennice i uczniowie, jak i nauczycielki i nauczyciele, że przerzucili tą odpowiedzialność na uczniów i tak się nie robi i to jest nie fair, bo w bardzo wielu szkołach nauczyciele mówili, wiecie co, my was popieramy właściwie i bardzo to jest fajna inicjatywa, ale wiecie, my przez was będziemy mieć kłopoty. Więc tak, no zastanówcie się, pomyślcie sobie o nas, my będziemy mieć kontrolę z kuratorium, to może nie wywieszajcie tych flag. I to jest naprawdę, to jest tak nie okej i tak mi się to nie podoba i rzeczywiście tutaj nie można robić takich rzeczy. Po prostu z jednej strony nie pozwalamy tym uczniom na nic, a z drugiej strony jak jest jakiś problem, to przerzucamy my jako dorośli na nich tę odpowiedzialność, że oni mają wziąć odpowiedzialność za nasze lęki i za nasze strachy. W dodatku tego kompletnie nie rozumiem, w mieście, w którym władze w 100% te inicjatywy wspierają, tak? I gdzieś ten taki lęk zakorzeniony, mnie to, muszę to skomentować, bo mnie to potwornie oburzyło, bo ja od tygodnia tym żyję i nie mogę się z tym pogodzić, że w ten sposób zostali młodzi ludzie potraktowani. To jest coś okropnego. A jednocześnie tak niewiele potrzeba. No zaraz powiem też przykład właśnie z mojej szkoły, który sprawił, że się poczułem dobrze właśnie w swojej szkole. Jeszcze dwa zdania, zanim o tym powiem. Znaczy, chcę powiedzieć, że ja miałem taki pogląd kilka lat temu, że żyjemy w epoce niezaangażowania, zwłaszcza właśnie młodych ludzi. I jak was słucham, naprawdę dobrze się was słucha i dziękuję wam za te głosy, bo jakby teraz od jakiegoś czasu coraz więcej spotykam właśnie niesamowitych młodych ludzi, którzy po prostu chcą zmieniać ten świat i są zaangażowani. I mieliśmy taką sytuację z strajkiem klimatycznym w szkole, no, trochę podobną, tak? Znaczy, że uczniowie po prostu chcą wyjść ze szkoły, prawda, zrobić na marsz, zrobić strajk klimatyczny, czy wziąć udział w tym strajku. No i właściwie tak nie do końca wiedzą, jaka będzie reakcja szkoły na to. Reakcje były różne bardzo. Czasem dyrektorzy właśnie umywali ręce, mówili, że nic w czasie, żadnych oficjalnych wyjść w czasie lekcji. No i pamiętam, że mieliśmy dyskusję w mojej szkole i mnie to bardzo podbudowało, bo powiedzieliśmy, słuchajcie, no, znaczy uzgodniliśmy z nauczycielami, że musimy powiedzieć tym uczniom właśnie, dlatego że się angażują, że po prostu jesteśmy z nimi i że jeśli potrzebują, to po prostu pójdziemy z nimi na ten marsz. I pamiętam swoją rozmowę z naszym szkolnym koordynatorem, a szkoła była, dużo bardzo osób było zaangażowanych w strajk klimatyczny. Jak z nim rozmawiałem, powiedziałem, że chciałbym jeszcze z nim chwilę porozmawiać na temat tego piątkowego strajku klimatycznego. I on naprawdę zesztywniał, bo powiedziałem, że rozmawialiśmy z dyrekcją i z nauczycielami. I on zesztywniał po prostu. Znaczy spodziewał się naprawdę, że to będą jakieś konsekwencje niesamowite, bo ja takim specjalnie poważnym tonem powiedziałem. I potem powiedziałem, że naprawdę, znaczy chcę, żebyście wiedzieli wszyscy, to jest głos naszych nauczycieli, i przekażcie to wszystkim, że was wspieramy, że z wami tam pójdziemy, jeśli będzie trzeba. I on naprawdę, znaczy rozpłakał się po prostu chłopak, tak? Prawie dorosły. Było to tak dla nich ważne, tak niesamowite. Oczywiście poszła informacja i w sumie tak niewiele potrzeba. Natomiast z tych, o co było pytanie, czyli te momenty, kiedy się człowiek poczuł dobrze, no to znaczy ja się dobrze poczułem na przykład jako uczeń w szkole, kiedy nauczyciele podsumowali moją działalność oceną naganną z zachowania,
bo wtedy dostąpiłem zaszczytu przynależności do takiego elitarnego grona mojego liceum Batorego w Warszawie. No właśnie z oceną naganną, dostałem mnóstwo gratulacji od absolwentów. Naprawdę jestem do dziś wdzięczny za to. Za co? Za ocenę? No za całokształt ogólnie. To do obowiązków szkolnych. Może nie byłem złym uczniem, ale dużo omijałem jakby. Ciężko było tam czasami się zdecydować. Zresztą uważam, że bardzo produktywnie spędzaliśmy czas na Wagarach i to potwierdza tylko to, że dzisiaj właśnie można się uczyć poza szkołą. Chcę powiedzieć jeszcze taką nieoczywistą sytuację, która może dla nas wszystkich też jest ważna, która sprawiła, że poczułem się dobrze. To była sytuacja z rodzicami. Ja przejąłem klasę wychowawczą w klasie drugiej i spotkałem się z czymś takim, że tam rodzice mieli taką swoją grupę dyskusyjną, tak, w której tam dyskutowali, nie wiem, ktoś pytał o tym, co się w szkole dzieje, a potem wypracowywali jakiś pogląd i przedstawiali go dopiero wychowawczyni wtedy w pierwszej klasie. No i ja powiedziałem, kurczę, że ja się na to nie zgadzam, znaczy, że ja nie chcę tak zaczynać współpracy, że jakby wydaje mi się, że bo nie chcę budować jakby barier i chcę, żebyśmy spróbowali jednak sobie zaufać i dla mnie jest to ważne jako wychowawcy, żeby rodzice, żebym poznał argumenty wszystkich, a nie tylko jakiś wypracowany kompromis, żebym był tego uczestnikiem, prawda, bo jednak taki wychowawca staje się trochę członkiem rodziny na pewien czas. No i naprawdę się poczułem świetnie, bo rodzice powiedzieli, że to przecież właściwie powinno być tak od początku oczywiste i że absolutnie tak robimy. Wtedy pomyślałem sobie, że naprawdę to będą dobre lata i były. No i, ostatnia taka rzecz to chyba dla każdego nauczyciela, kiedy czujemy się, że ta nasza praca jest potrzebna, czy jesteśmy na miejscu, to jest taki moment, kiedy trochę widzimy efekty swojej działalności, kiedy na przykład trochę siedzimy jak w kinie i patrzymy na naszych uczniów, a zawsze te klasy, no widać po tych klasach jakby wpływ nasz jednak, mimo wszystko dobry i zły. I kiedy sobie po prostu już bez naszego udziału młodzież na przykład potrafi dawać sobie dużo ciepła, wsparcia, już bez nas po prostu, tak? To jest największa radość chyba dla każdego nauczyciela, żeby stać się w szkole niepotrzebnym. A pamiętasz, jak twoi nakręcili film i jak się przyjaźnią do dziś po gimnazjum? Ile oni już mają lat? To już było prawie 10 lat temu, jak nakręcili film, że już są dorośli, są obronili pracę, już pracują. I tak, no nadal się przyjaźnimy, ale tak mam wrażenie, że przyjaźnię się z większością swoich uczniów. Do dzisiaj i jeśli chodzi o te sytuacje, kiedy myślę, że w szkole byłam na miejscu, to były właśnie te momenty, kiedy uczniowie przychodzili do mnie, bo potrzebowali wsparcia dorosłej osoby, która pomoże im otworzyć jakieś drzwi. To znaczy po prostu osoby, która przemówi w ich imieniu do dorosłych, żeby pomóc im zrealizować jakiś pomysł. I to przychodzili do mnie uczniowie, których uczyłam i też uczniowie, których nie uczyłam, bo byłam opiekunką samorządu. Ja myślę, że oni bardzo tego potrzebują, poczucia tego, jak im się już to da i mają poczucie, że mogą coś sami zrobić i że to się da zrobić, że nawet bardzo trudne rzeczy da się zrobić i wtedy mogą przyjść do kogoś takiego dorosłego, który nie powie, że tego się nie da zrobić albo nie wolno, tylko po prostu stanie na rzęsach, żeby wykorzystać swoje kontakty, żeby wykorzystać swoje doświadczenie i im po prostu pomóc. I wtedy, wydaje mi się, że wtedy ten wykonywanie tego zawodu było dla mnie chyba najbardziej satysfakcjonujące i wtedy wydawało mi się, że właśnie jestem tu i teraz tam, gdzie powinnam być. Kto jeszcze chce o tym, kiedy się poczuł ze szkołą dobrze albo w szkole? Ja może z perspektywy rodzica. Mam taką smutną refleksję, że tego jest bardzo mało. To są bardzo rzadkie momenty, kiedy się dobrze czuję. I to tak fluktuuje, bo jak teraz... Staram się, żeby moje dzieci były dość niezależne, w związku z czym też miewamy ze szkołą najróżniejsze przygody i raczej jestem wyzywana na dywanik niż zapraszana, żeby porozmawiać o czymś, co z punktu widzenia szkoły jest pozytywne, ale są takie iskierki, takie bardzo fajne momenty, bardzo fajnie to, co pan powiedział, że kiedy się nawiązuje dialog, dlatego że przerobiłam na przykład kilku wychowawców, brzydko teraz powiedziałam, ale kilku wychowawców miała na przykład moja córka i tak naprawdę tym, co mnie trzyma w tej szkole, jest teraz jej ostatnia pani wychowawczyni, która właśnie włożyła ogromny wysiłek w to, żeby zburzyć ten mur, który narósł poprzez sposób, w jaki komunikowaliśmy się
w poprzednich latach. I to nie była tylko kwestia nauczycieli. Jestem absolutnie daleka od, właśnie nie lubię obwiniania, tak? Bo to chodzi bardziej o to, w jakim my środowisku funkcjonujemy. I chodziło o to, że też my rodzice nie umiemy ze sobą rozmawiać wzajemnie. Jest w nas dużo takiej wzajemnej nieufności, patrzymy tak tylko przez koniec własnego nosa, bardzo łatwo wydajemy oceny, że jakieś cudze dziecko jest takie, a moje jest, wiadomo, że inne i najlepsze i to bardzo nam utrudnia. A kiedy właśnie wprowadza się taką atmosferę, skupmy się na sytuacji, na problemie, na kwestii i przestańmy się atakować, obwiniać i bać wzajemnie i też trochę więcej otwartości miejmy, przestańmy mówić, że oj, nie mogę powiedzieć imienia dziecka, bo mi coś tam zabrania. A wszyscy wiemy po kątach, o jakie dziecko chodzi, tak? Tylko mówimy bardziej otwarcie, dobra, Kasia, Tomek, coś tam się wydarzyło w klasie, to naprawdę, nawet sam fakt, że teraz jak jesteśmy na zebraniach, to siedzimy w kręgu, bardzo nam pomaga nawiązać dialog. I to są właśnie takie momenty dla mnie teraz z perspektywy rodzica, kiedy to ciśnienie trochę spada i kiedy wreszcie możemy się nawzajem usłyszeć i ze sobą porozmawiać. Ja tak przy okazji takie malutkie sprostowanie. Ja jestem uczniem tylko w sensie mentalnym już. Formalnie już edukację szkolną zakończyłem, ale jeżeli chodzi o takie momenty, w których czułem się na miejscu właśnie w szkole, to chciałbym powiedzieć o dwóch momentach. Po pierwsze, ja jestem absolwentem bednarskiej, która tu została wspomniana, która trochę słynie z tego, że ma w pewnym zakresie trochę demokracji i mieliśmy tam coś takiego jak szkolny sejm, w którym właśnie uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie obradowali nad pewnymi kwestiami. I miałem takie gigantyczne szczęście zostać marszałkiem tego sejmu i przewodniczyć tym obradom przez 2 lata. I po jakimś czasie po prostu tak dużo się tam nauczyłem dzięki tej po prostu super okazji edukacyjnej, która mi została dana, że po prostu czułem się tak bardzo na miejscu właśnie w tym, na tym krześle w pokoju nauczycielskim jako marszałek sejmu, że dało mi to bardzo dużo pewności siebie i po prostu pewnych konkretnych kompetencji, które mi się w późniejszych etapach życia bardzo przydawały. Ale też nie podejmujecie tam takich bardzo istotnych decyzji, prawda? Za moich czasów, kiedy ja byłem na Bednarskiej, no bo teraz jest też trochę inaczej, teraz tam się system trochę zmienił z tego, co wiem. Było tak, że wszystkie uchwały Sejmu dotyczące spraw dydaktycznych, czyli moim zdaniem takich kluczowych, były tak naprawdę rekomendacją dla Rady Nauczycielskiej. Więc jakby to też dużo wyraża. Jakby moglibyśmy to o Bednarskiej pewnie mówić godzinami, w każdym razie bardzo dużo tej szkole zawdzięczam i tak dalej, ale jeszcze o drugim kawałku chciałem szybko wspomnieć, kiedy się czułem bardzo dobrze jako absolwent tej szkoły. Już po tym, zresztą właśnie przy okazji tęczowego piątku, który jest chyba bohaterem dzisiejszej rozmowy, jak zobaczyłem, co Bednarska zrobiła w ramach tęczowego piątku, że zorganizowali rozmowę pomiędzy różnymi ludźmi, w tym duchownymi, absolwentami też szkoły, którzy specjalizują się w prawie odnośnie LGBT i naprawdę stworzyli super warunki do prawdziwego, fajnego dialogu o tym, po prostu o światopoglądzie, tak? Bezpieczne miejsce, gdzie można było się wyrazić i trochę też być może pospierać. W każdym razie po prostu poczułem taką dumę w tym momencie, że jakby to się dzieje w jakimś sensie w mojej społeczności, w której już nie jestem aktywnym uczestnikiem, że jakby super po prostu. To jest szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu szkół przyjaznych społeczności LGBT. Nie jest tak źle, jest trochę takich w Warszawie. A kiedy ty się poczułaś ze szkołą albo w szkole dobrze? Bo ty tam jesteś persona niemal, kłopotliwa, bo ty zawsze chcesz jakąś zmianę, no. Nie, ale ja w szkołach moich córek naprawdę jestem bardzo matką współpracującą i starającą się wspierać, a nie kontrolować, ani żadnych wywoływać specjalnych awantur, choć zdarza się i to jest okropne, że przychodzę do szkoły mojej córki starszej, i pani dyrektor się mnie pyta, w jakim ja charakterze przychodzę. Ja mówię, że przychodzę w charakterze mamy Zosi.
ale ten lęk taki, że to jest jakaś władza, radna nie jest jakąś, umówmy się, potężną władzą, ale mimo wszystko zawsze pani dyrektor woli się upewnić, czy to ja przychodzę jako mama Zosi, czy może ja coś bym chciała bardziej. Ale chcę powiedzieć, że kiedy ja się dobrze poczułam, znaczy przede wszystkim ja uważam, że rola rodzica jest taka, żeby sprawić, żeby dziecko się czuło dobrze w szkole, bo po to się działa w radach rodziców, nie żeby siebie jakoś szczególnie spełnić i żeby tam zarządzić coś w szkole, tylko żeby te nasze dzieci tam się dobrze odnajdowały. I muszę powiedzieć, że takim momentem, o dziwo, była taka kryzysowa sytuacja związana ze strajkiem. Bo to był pierwszy raz, kiedy moje córki wróciły ze szkoły i jakoś w taki ludzki sposób zaczęły opowiadać o nauczycielach i nauczycielkach. Że oni wzięli swoje klasy na rozmowę, że powiedzieli o sobie, powiedzieli o swoich motywacjach, które towarzyszą przystąpieniu do strajku, powiedzieli, że odbyło się referendum, jakie były wyniki tego referendum, zapytali się po raz pierwszy tych młodych ludzi o zdanie, co wy o tym myślicie, co wy o nas myślicie, co wy myślicie o naszym zawodzie, czy wspieracie naszą decyzję. One naprawdę, jedna i druga były wtedy w dwóch różnych szkołach, wróciły takie tym podbudowane i jakoś z taką sympatią zaczęły mówić o tych swoich nauczycielach, a to była taka drobna rzecz. I potem, znaczy drobna, ale w sumie wielką zmianę wprowadziła w ich myśleniu o nauczycielkach i nauczycielach. I mnie spotkało dokładnie to samo, bo po kilku dniach strajku zadzwoniła do mnie wychowawczyni mojej starszej córki, powiedziała, że jakoś, no to ci nauczyciele i nauczycielki nie do końca się odnajdują w tej sytuacji, bo mają poczucie, że są zamknięci w pokoju nauczycielskim, mają mały kontakt ze światem, nie, mają poczucie, że są kompletnie niezrozumiani w tej sytuacji, żebym przyszła do tej szkoły i pogadała z nimi, co można zrobić jeszcze, żeby, no żeby było lepiej. I to był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy też tak właściwie szczerze rozmawiałam z tymi nauczycielami i ciekawe jest też to, że moja córka starsza chodzi do szkoły, do której ja chodziłam też, do liceum, i tam ją uczy moja wychowawczyni. I po raz pierwszy ja też usłyszałam od tej pani, dlaczego ona wybrała ten zawód, dlaczego mimo, że mogłaby już iść na emeryturę, to cały czas w tej szkole jest, co jest dla niej ważne. Ja przez 4 lata, jak byłam w tej szkole, w życiu tego nie usłyszałam, choć miałyśmy pewnie dziesiątki godzin wychowawczych, które były poświęcone na jakieś bzdety typu usprawiedliwiania nieobecności, czy jakieś tam takie głupoty, jakie zazwyczaj niestety się dzieją na godzinach wychowawczych. I to był taki przełomowy moment, kiedy ja się poczułam dobrze, bo poczułam, że jestem jakąś społecznością też tej szkoły i moje córki są też jakąś częścią społeczności szkolnej i że ktoś się liczy z ich zdaniem, pyta je o zdanie i że gdzieś zaczynają się jakieś relacje takie prawdziwe, niepodlegające ocenie, bo wszystkie inne to albo one oceniały nauczyciela, że jest fajny, niefajny, czepiający się albo jakiś okej. No i z drugiej strony nauczyciel, który oceniał, ty umiesz na 5, ty na 6, ty na 1, do widzenia. I to był taki moment, kiedy ja się poczułam dobrze i one się poczuły dobrze. Szkoda, że w takich okolicznościach. Chcesz powiedzieć coś, nie? Ja się poczułam dobrze w szkole, jak ją rzuciłam. Też na pewno. Bo jeśli chodzi o tą dobrą sytuację, to będę mówić o Bullerbyn. I to był moment, w którym dostałam swoje świadectwo pod koniec pierwszego roku w Szkole Demokratycznej. W momencie, kiedy przez cały ten rok szkolny uczyłam się, nie jakoś bardzo intensywnie, bo w Szkole Demokratycznej nie trzeba cisnąć podstawy programowej, tak jak się to robi w szkole systemowej, aczkolwiek rzeczywiście trochę czasu na to poświęciłam, ponieważ źle się czułam z faktem, że nie zdałam poprzedniej klasy, że nie poszłam na poprawkę i postanowiłam sobie, że poświęcę ten rok na udowodnieniu sobie, a tak naprawdę innym, że nie jestem głupsza z tego powodu. I właśnie pod sam koniec roku szkolnego, kiedy już dostałam to świadectwo, zobaczyłam te oceny, zobaczyłam czerwony pasek, zrozumiałam, że to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, że ludzie wokoło nawet na to nie zwrócili
uwagi i dlaczego ja się tym w ogóle przejmuję. I poczułam taką właśnie wolność, taki luz, że ja się nie muszę teraz starać, żeby komuś cokolwiek udowodnić, że ja jestem w tym miejscu, gdzie chcę być. No, piękny manifest, ale jednak zrobiłaś to dla siebie, tylko nie wierzyłaś, że robisz to dla siebie. Może my po prostu nie umiemy rozmawiać. Myślicie, że wystarczyłoby jakieś umiejętności komunikacji albo nie wiem, tak jak jest na grupach terapeutycznych, gdzie się ćwiczy 12 kroków i wszyscy mówią, co się z nimi dzieje, ale nikt nikogo nie ocenia. Jest taka zasada i trzeba jej przestrzegać. I po prostu jak nie przestrzegasz, to wylatujesz. Może jakby, czy to by wystarczyło? Czy to jest już tak rozpędzona machina, że jej nie zatrzymają takie proste rozwiązania? Słuchać mnie? Słuchać. Wydaje mi się, że ale bardzo potrzebne są praktyki oparte o sprawiedliwość naprawczą, komunikację bez przemocy, czy superwizję dla nauczycieli, żeby też ktoś doświadczony im po prostu pomagał z tą po prostu piekielnie ciężką pracą, jaką jest praca z ludźmi, po prostu przez strasznie dużo czasu, często w bardzo trudnych warunkach. I wydaje mi się, że właśnie będę przeszczęśliwy, jeżeli zobaczę kiedyś, że system edukacji rzeczywiście aktywnie wspiera nauczycieli w tym, żeby i w ogóle też wszystkich członków społeczności szkolnej, nie tylko nauczycieli, rodziców, uczniów też, w dobrym rozwiązywaniu konfliktów i tak dalej. No ale to jest gigantyczne wyzwanie i trzeba by je zacząć od dofinansowania, zwiększenia pensji nauczycieli, poprawienia systemu kształcenia nauczycieli i jeszcze dodania tych superwizji, to wszystko są po prostu gigantyczne pieniądze i trzeba wszystko to wymyśleć, skąd na to wziąć. No, rzeczywiście to kwestia pieniędzy? Jarek, ty chciałeś, przepraszam, to dajcie Jarkowi mikrofon, ja jednak swojego nie oddam. Nie, no, na pewno jest to kwestia pieniędzy. Tak stałem, no, zastanawiam się, no bo znaczy między innymi pieniędzmi, ale też no, tak różne myśli, jak mówiłeś o tym teraz, różne myśli przez głowę przechodzą w tym temacie, no od tego, że teraz fundujemy sobie strajk włoski, pozbawiając się na przykład dokładnie tego wszystkiego, co jest wspaniałe w tym zawodzie. Jakoś nie mogę się z tym wewnętrznie pogodzić, ale też szukam w tym systemie takich jakby takich mikro, powiedzmy, korekt, które mogłyby symbolicznie różne rzeczy zmienić. I czasami system może pomóc w ten sposób, znaczy sankcjonując pewne rzeczy, że no nie wiem, że musimy coś zrobić, prawda, z naszymi uczniami razem, bo to jest w ogóle najpiękniejsze, jak się razem coś robi, tak, a nie właśnie z piedestału, tylko gdzie siadamy, tak jak robiliśmy jakieś wycieczki z uczniami, no to był piękny czas, ale no nie wiem, na początek może bym powiedział, że nauka słuchania, prawda, takiego i naprawdę i bycia przez to dostępnym. No, kiedyś naprawdę byłem poruszony, że jak będąc na konferencji dotyczącej depresji i samobójstw nastolatków, że jednym z czynników, który bardzo ogranicza możliwość dokonania takiego czynu, powiedzmy, na sobie, czyli jakiejś próby samobójczej, jest dostępność, to, że ma się dostępnego kogoś dorosłego, życzliwego. Dostępność to jest to, że mogę zadzwonić do mojego wychowawcy czy nauczyciela o godzinie 20, 21, 22. Jakbym zapytał, ile razy rozmawialiście ze swoimi nauczycielami przez telefon, to pewnie, no może na Bednarskiej, może w Bullerbyn, to jest norma, ale w szkole publicznej uwierzcie mi, że jak, nie wiem, dzwoni do mnie uczennica czy uczeń i słyszę, że tam krzyczy do swoich koleżanek, bądźcie cicho, rozmawiam ze swoim tam wychowawcą z gimnazjum, to że to jest szok dla ludzi, znaczy, że można w ogóle zadzwonić do nauczyciela, a tak nie powinno być. Więc może powinniśmy zacząć od tego, że nauczyć się słuchać i być dostępnym, no tak mi się wydaje. Ja myślę, że w każdej szkole powinna się odbyć raz do roku co najmniej taka narada obywatelska, jakie się odbywały po strajku, bo to jest, nie koncentrujemy się wtedy wokół konfliktu, bo bardzo często kontakt pomiędzy rodzicem, patrzę ze swojej perspektywy, a nauczycielami jest wynikiem tego, że jest jakiś problem, jest jakiś konflikt i wtedy to już nie jest taka,
temu towarzyszą emocje, ta rozmowa jest trudna, nauczycieli tego nikt nie uczy, jak sobie radzić w takiej sytuacji, oni jakieś tam sobie wypracowują swoje własne sposoby, rodzice przenoszą swoje doświadczenia, jest awantura zazwyczaj, do niczego to nie prowadzi. Natomiast te narady, które się odbyły, że siadają rodzice, nauczycielki, nauczyciele, uczennice, uczniowie i rozmawiają i słuchają się nawzajem, mówią, jakie są ich oczekiwania wobec szkoły, co im się nie podoba, co im się podoba. Czy oni to zmienią w rezultacie? To nie wiem, nie mam pewności, bo ten system jednak jest trudny do zmiany, ale na pewno zmienia to relacje, a szkoła to jednak są relacje, więc tego rodzaju rozmowy naprawdę powinny się odbywać, bo one zmieniają atmosferę w tej konkretnej szkole, w której odbywa się taka narada. No to mi przypomniało takie ostatnie, usłyszałam o takich danych zbieranych przez PISA, o tym, jak nauczyciele czują presję ze strony rodziców. W którymś, ja nie wiem, czy nie były to dane z Polski, przepraszam, tego nie pamiętam, ale z któregoś z krajów, też wysoko w rankingu, nie Finlandii, bo będę to odnosić do Finlandii, to te presje zgłosiło 80% nauczycieli, że czują bardzo silną presję ze strony rodziców na wyniki, na wyniki uczniów i że ta presja jest stała. Natomiast w Finlandii zgłosiło to 20% nauczycieli, że ta presja się zdarza raz na jakiś, nawet 8% nauczycieli i że ta presja zdarza się raz na jakiś czas. I pewnie nie zupełnie jest to problem szkoły, jest to pewnie problem po prostu jakiś społeczny, tak? Wszyscy, ja zauważyłam to też podczas strajku, że szkołę się traktuje bardzo silnie jako instytucję usługową, znaczy wy pełnicie usługi, wy odbieracie usługi, wy jesteście tym beneficjentem usługi, produktem, który wypluwa ten system, ten zakład produkcyjny, tak? Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia systemu, nie, że wiadomo, że jakaś mentalność, w sensie jakieś wpływy kulturowe, jakieś takie miękkie kwestie też tu są istotne, no ale przede wszystkim to jest kwestia tego, jak wygląda system edukacji, jak wygląda ekonomia w danym kraju, tak? W sensie, jeżeli klasa średnia nawet musi walczyć po prostu o przetrwanie, żeby nie spaść niżej i po prostu jest po prostu niebezpiecznie ekonomicznie, to też wpływa to na presję na dzieci. W sensie oni po prostu, te dzieci muszą, rodzice czują presję, więc przekładają na swoje dzieci. No i też jest kwestia tego systemu egzaminacyjnego, tak, który w Stanach jest już tak bardzo absurdalny, że co roku są te centralizowane testy, które decydują o tym, ile pieniędzy dana szkoła dostanie. Więc wydaje mi się, że to jakby dużo można zrobić po prostu odpowiednio projektując system edukacji. Ja tylko chciałam, przepraszam, bo to cały czas są refleksje na temat mojej byłej szkoły. Szkoły, która należy do bardzo znamienitych szkół w Gliwicach. I chciałam powiedzieć, że może mam wypaczone spojrzenie w ogóle na system. Generalnie mam do czynienia z dziećmi, które są mega ambitne, które przychodzą do szkoły z przekonaniem, że one już wiedzą, co będą chciały robić w życiu i mają plany na studia i najczęściej są to studia zagraniczne. Oni dopiero wywierają presję, tak? Chciałam powiedzieć, że tam nie mam wspomnień w ogóle żadnych z rodzicami wywierającymi presję na nauczycieli. Natomiast ogromne wspomnienia związane z presją wywieraną przez uczniów, którzy mają niesamowite ambicje, którzy kompletnie nie mają wolnego czasu i spędzają większość czasu w szkole, porzucają totalnie swoje zainteresowania i pasje, które przynieśli ze sobą, ponieważ muszą się uczyć więcej i więcej, ponieważ ich koledzy i koleżanki z klasy zachowują się w ten sam sposób. Są to dzieci, które w wieku lat 18 są wypalone emocjonalnie i są totalnie nastawione na to, że odniosą sukces. To nie chodzi o na maturze sukces, bo to matura to nie jest żaden wyznacznik. Oni muszą zrobić wszystkie możliwe konkursy w ciągu roku i żeby te konkursy były na jak najwyższym poziomie. No i żeby pojechać studiować za granicę, bo to jest ich podstawowy cel. To jest bardzo smutne, dlatego że jako nauczyciel, jako wychowawca, jako opiekun samorządu miałam co roku taką sytuację, że na początku przychodzili ci młodzi ludzie z pasją w oczach, że oni będą w tą szkołę inwestować siebie i będą zarządzać, będą organizować, będą robić cuda. Po czym po miesiącu bycia w szkole
po prostu wycofują się z samorządu, ponieważ nie mają na to czasu. Priorytetem jest dla nich uczenie się i osiąganie jak najwyższych rezultatów. Także cudownie, oni naprawdę są fantastyczni, jak kończą szkołę i idą na studia, są doskonale sobie radzą za granicą na studiach. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne i to, co oni chcą zrobić dla drugiego człowieka w tym momencie, no nie jest to ich priorytetem. I to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. A my z jednej strony się głowimy, jak uczyć współpracy, jakby współpracy w ogóle można było uczyć inaczej niż przykładem, nie? Bo a troszkę jest tak, że nacisk ze strony społeczeństwa jest zupełnie w drugą stronę. Tak odnośnie tego, co przed chwilą zostało powiedziane, wydaje mi się, że to też jest presja rodziców, taką mam hipotezę w każdym razie, po prostu tak piekielnie skuteczna, że już nie muszą jej wywierać na nauczycielu, tylko już po prostu dzieci tak mocno ją zinternalizowały, że już jakby nie trzeba męczyć się do nauczyciela. W sensie to jest po prostu kwestia być albo nie być bardzo często w takiego psychologicznego punktu widzenia, czy nastolatek dostanie się na ten Oxford czy Cambridge, bo przecież trzeba, tak? Więc wydaje mi się, że w ogóle jakby dalej marząc o idealnej szkole, to pewnie byłyby też przy okazji jakieś warsztaty też dla rodziców o tym, jakby czego, o czym jest edukacja i co ma nam dawać i tak dalej. No ale tak, o refleksją chcę powiedzieć. Tylko jedną rzecz komentarza do tego. Moje córki często mnie pytają, mówią tak, mamo, ale ty naprawdę tak się nie przejmujesz tym, jaką my dostałyśmy ocenę? Ja mówię, no nie. No to nie jest normalne, bo wszyscy rodzice się tym przejmują. To my sami robimy swoim dzieciom, to nie nauczyciele, tylko my to robimy sami. Moim córkom jest czasami trudno w to uwierzyć, bo wszyscy im mówią, nie, to jest niemożliwe, że twoja mama, nie wiem, nie da ci kary, jak one były młodsze, czy nie każe ci siedzieć w domu, nie wykupi korepetycji, żebyś ty miała z czegoś lepszą ocenę. I mi się to nie mieści w głowie, się w 100% zgadzam z tym, że ta presja, którą uczniowie wywierają na nauczycieli, wynika z tego, że ktoś im wcześniej, czyli my rodzice, to wtłoczył do głowy. Teraz ja tak mi się przypomina taka historyjka z moim synem, który zrobił coś, co się szkole nie podobało i szkoła jakiś czas zwlekała z reakcją i ma świetnego wychowawcę, jednego z takich kultowych nauczycieli w tej szkole, pana z 20-letnim doświadczeniem i on do mnie mówi, pani Magdo, ja przepraszam panią bardzo, że nie zareagowałem wcześniej. A mówię, panie Krzysztofie, ale właśnie to wspaniale, że pan nie zareagował wcześniej, bo mieliśmy czas zastanowić się, o co chodziło. Prawda? W tym sensie, że nie od razu kara, nagroda, reakcja, akcja, tylko po prostu ochłonęliśmy z emocji i teraz się zastanówmy, dlaczego w ogóle ta sytuacja zaistniała. Andrzej Stern mi mówił wczoraj, że najważniejsze w życiu to nie wysilać się w stosunku do rzeczy, wobec których nie chcemy się wysilać. Taka trochę prosta filozofia wytłumaczy mi to na przykładzie mycia naczyń. Nie wiem, czy mówił prawdę, ale podobno on nigdy jako dziecko nie mył naczyń i rodzice go do tego nie zmuszali ani do sprzątania, ale na nich patrzył, bo oni to robili, ktoś robił w każdym razie. I mówi, że jako dorosły teraz on to robi i też nie zmusza swoich dzieci. I jest przekonany, że one to będą robić, jak dorosną. A jak go zapytałam, i że w ogóle w pracy też tak trzeba postępować, ojoj. I że trzeba robić tylko te rzeczy, które chcemy tak naprawdę zrobić, a nie do których się zmuszamy, te, które nas naprawdę rozwijają. No to w związku z tym chciałam poprosić chętnych z naszego panelu, żebyście powiedzieli o marzeniach. Może trochę za ogólne, ale jakby tak zamknąć oczy i pomyśleć w kontekście tym, w którym rozmawiamy, jakie są wasze marzenia. No, dotyczące przyszłości czy przeszłości, wszystko jedno. Bo on na przykład uczył się tego, co chciał i kiedy chciał troszkę, oczywiście w jakichś ramach konkretnych, ale jednak. Mi się marzą dwie rzeczy. W dwóch etapach po prostu. Po pierwsze, wydaje mi się, że jeżeli rzeczy mają się zmienić, to potrzebne są zarówno takie bąbelki, alternatywy na małą skalę, które będą pokazywać, że rzeczy są możliwe, jak i później jest konieczna zmiana na większą skalę, zrobiona po prostu przez system cały. No nie?
I marzy mi się na początku taki alternatywny system edukacji, to znaczy funkcjonujący w ramach tego, co teraz mamy zgodnie z prawem i tak dalej, ale już taki troszeczkę bardziej rozbudowany niż pojedyncze szkoły alternatywne, który byłby jak najbardziej inkluzywny. Wydaje mi się, że to jest takie moje pierwsze marzenie, a moim drugim marzeniem jest to, żeby kiedyś jednak zbudować jakiś polityczny konsensus na skalę społeczeństwa, żeby po prostu wziąć się do roboty już konstruktywnej i poświęcić 10 lat na reformę edukacji. I tak, i to jest po prostu moje marzenie, żebyśmy kiedyś się znaleźli w takim miejscu, że możemy usiąść sobie razem z różnymi ludźmi, którzy też mają inne poglądy i zbudować system edukacji, który działa dla wszystkich. Kup bilet do Helsinek. Tam. Kup bilet do Helsinek. Tam jest taki system parlamentarny, że nie ma nie ma systemu dwupartyjnego i muszą się ze sobą liczyć, w związku z czym nikt nie zrobi kuku swoim następcom, bo dostanie to samo po głowie w drugiej kadencji. To jakoś ich uzdrawia, wydaje mi się. Ja mam takie... Ja mam takie marzenie, bo ja byłam w szkole takim typowym produktem szkoły, taką grzeczną dziewczynką z czerwonym paskiem do pewnego momentu, a później wszystko się odwróciło o 180 stopni. A teraz uczę się, robię kolejne studia podyplomowe i doświadczam fantastycznych warunków uczenia się, czyli jestem w niedużej grupie, w bezpiecznej atmosferze, gdzie najpierw zadbano o to, żeby w grupie wytworzyła się relacja i gdzie uczę się poprzez odrobinę teorii, ćwiczenie i feedback, ale właśnie w takiej bezpiecznej atmosferze. I to jest niesamowite, jakich ja dostaję skrzydeł w takich warunkach. To ja powiem, no, że oczywiście oprócz reformy tego systemu, który tego wymaga, oczywiście, to mnie się przede wszystkim marzy, żeby wyeliminować ten strach ze szkoły, bo ja mam poczucie, że on paraliżuje wszystkich, którzy w tej szkole są, i to jest moje największe marzenie. Mi się marzy, żeby młodzi ludzie, którzy już teraz zaczynają działać, wiedzieli, że to jest okej, że to jest dla nich dobre i to nie jest tak, że oni teraz poświęcają swój czas i z drugiej strony również marnują go, ponieważ mogliby się uczyć w szkole. Chciałabym, żeby oni wiedzieli o tym, że uczą się tak naprawdę znacznie więcej i znacznie bardziej życiowych, potrzebnych rzeczy. I chciałabym również, żeby system edukacji szedł im wszystkim na rękę i żeby był taką przestrzenią, która wręcz ich wspiera w tym właśnie procesie uczenia się poprzez działanie, poprzez głównie sobie myślę teraz o aktywistach, młodych aktywistach. Ja mam takie dwa życzenia. Jedno tak mi przyszło teraz do głowy, pewnie nie jest jedyne, takie drobne, a drugie jest takie mniej drobne, ogólne. To drobne to jest takie, że chciałbym, żeby nauczyciele, żebyśmy my, zaczynając pracę z młodymi ludźmi, po prostu nie zaczynali od regulaminów, tam, prawda, systemów, oceniania, tylko powiedzieli, że się po prostu, że to jest początek wspaniałej przygody w odkrywaniu świata i że przed nami 3-4 po prostu czy więcej wspaniałych lat, w których naprawdę zrobimy dużo ciekawych rzeczy i będziemy sobie towarzyszyć, bo po to jesteśmy w szkole, bo to jest jednak spotkanie człowieka z człowiekiem wciąż, szkoła, i myślę, że taką pozostanie. A takie szersze życzenie, no to jest takie do polityków bardziej, żeby przestali traktować politycznie szkołę, bo no, mamy wzrost gospodarczy, przynajmniej przez jakiś czas jeszcze, i są pewne obszary takie, które musimy powiedzieć, że są po prostu ważne dla rozwoju cywilizacyjnego. To jest pewnie jakieś zdrowie, edukacja na pewno się tutaj w to łapie, i po prostu trzeba powiedzieć, że no, nie damy rady wszystkich zadowolić z tego wzrostu, ale że pewne obszary po prostu musimy traktować priorytetowo, bo to jest inwestycja, i wydaje mi się, że bez jednak naprawdę jakiegoś szalonego, radykalnego kroku w kwestii tej właśnie finansowania oświaty, no to nie ruszymy do przodu, bo mamy mnóstwo pasjonatów, widać przecież w tej sali, było już dzisiaj mnóstwo fantastycznych nauczycieli, nauczycielek, nauczycieli, których mamy, ale no nie zbudujemy systemu takimi nauczycielami.
jednak musi być system, który skłoni ludzi odważnych właśnie, którzy nie przychodzą po to, żeby mieć koniecznie autorytet, tylko żeby być w pewnym momencie ważnymi dla tych młodych ludzi, nie bać się tego, żeby się cieszyli z tego, kim są. To wtedy będzie trzeba naprawdę robić mniej szkoleń, mniej wydawać pieniędzy na szkolenia, bo to po prostu przyjdą ludzie, którzy wiedzą, po co tam są i lubią siebie, cieszą się, że mogą się podzielić kawałkiem swojego świata z młodymi ludźmi, ze swoimi, nazywając ich być może swoimi po prostu młodszymi przyjaciółmi, bo każdy powinien mieć takie oferta w życiu, żeby spotkać jakiegoś dobrego dorosłego, a szkoła jest takim naturalnym miejscem, gdzie to można zrobić. No, dziękuję. Mi się marzy, żeby dzisiaj to, o czym, żeby to, co dzisiaj nazywamy alternatywami dla edukacji, żeby nie było, żeby to było coś właśnie normalnego, to była podstawa, i tworzyć alternatywy dla tych obecnych alternatyw właśnie. I że dzisiaj, jak spotykamy się właśnie na takim evencie, to żebyśmy nie rozmawiali o tym, żeby już nie było sytuacji, że musimy rozmawiać, poruszać właśnie te ważne tematy, jak jest źle, jak jest naprawdę źle, tylko jak to, co teraz mamy, na czym bazujemy, żeby to po prostu upiększać, pielęgnować. I ja myślę, że właśnie to wszystko, co dzisiaj omówiliśmy tutaj, tą wiedzę, którą teraz mamy, to z tym można zrobić naprawdę wiele i to pomoże nam, żeby właśnie nie dopuścić do sytuacji, że na przykład za kolejne 30 lat, że będą cały czas to samo powtarzane, albo nawet jeszcze gorsze tematy będą poruszane, żeby to, co dzisiaj właśnie nazywamy, dla ludzi wielu jest jakimś, nie wiem, kosmos, jakiś matrix, to żeby właśnie to było coś podstawowego, na czym po prostu, że tak powiem, płyniemy. I to mi się marzy, jeżeli chodzi o edukację. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Patycko, mnie się marzy, żeby dorośli słuchali młodych, żeby dorośli słuchali nastolatków, bo tak jak doktor Kaczmarzyk powiedział, oni mają w głowie znacznie więcej połączeń nerwowych w mózgu i to nie bez przyczyny. I te ich pomysły może czasami wydają nam się szalone, ale może to są właśnie pomysły, które w przyszłości nam pozwolą wkroczyć i porozwiązywać problemy, tak, że nie narzucajmy im, nie uważajmy, że jesteśmy my jako dorośli wszechwiedzący, a oni mają się nas słuchać, tylko może warto posłuchać ich i znaleźć rozwiązania zupełnie nowe. To jest moje marzenie. Ach, tak się bałam tego panelu, a to tacy wspaniali paneliści, którym życzę, czego i sobie życzę, żebyśmy naprawdę nie musieli się zmuszać do rzeczy, do których nie chcemy się zmuszać. Żeby nas pozostać na święty spokój. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to już prawie koniec naszej przygody. Marianna, a nie jeszcze...